na czerwono, Nineczka, kropeczka, walentynki. Marcin stracił wątek. Ja postanowiłem podczas tego fragmentu naszego programu się nie odzywać, bo i tak nikt na mnie nie patrzy, więc jakby teraz mam słuchajcie, luz. Miały być te informacje, bo przy okazji teraz zasięgów, które nam się zwiększają, tu dziewczyny macie swoją kamerę, po prostu proszę tak przełączyć. Tutaj, tak, ale dobra. Piękne i młode, przypominamy wam, że ten program dotyczy Nineczki, Kropeczki, wskakujcie na Się Pomaga Nina Słupska, wpłacajcie, nie powiem tego po angielsku, bo na pewno jak jest Ania Mania i Natasza, to będą teraz z Anglii oraz z Ameryki do nas mówić, powiedz po angielsku. Co mam please, powiedzieć? Please, no że Nina Słupska, help, help please, help, yes. Help. Nina Słupska, www.siepomaga.pl. Charity, dziewczyny, opowiedzcie, jak wyście się tu znalazły i po prostu, no ja tobie patrzę głęboko w oczy. Proszę pani, my się tutaj przez panią znalazłyśmy, bo pani tutaj jest wielką ambasadorką tej akcji, to wielkie szapoba, ja tutaj przyciągnęłam Nataszkę. Musiałaś mi pomóc po prostu, no. Tak, tobie, tak, jesteś moim Nineczce. Wysłannikiem w Warszawie i po prostu cię dręczę troszeczkę, ale to, ty to jesteś... Możesz mnie tak dręczyć cały czas, tak. Tak, i Ania Mania, ja tak mówię, jak na ciebie w Lublinie mówią Ama. Ama. Ama, na ciebie mówią w Lublinie. W każdym razie Ania Mania, bo ja taką książkę dla mojej córki czytałam, Ania Mania, więc dlatego tak. Powiedz mi, wy teraz jesteście zajęte bardzo, więc tym bardziej wam dziękuję, że przyjechałyście, no ale przypominam, że droga z Warszawy jest bardzo przyjemna i odśnieżona i jest się tutaj, a dziewczyny przyjechały czerwonym Ferrari, w związku z tym godzina 5. Żartujemy bardzo oczywiście. Bardzo byśmy chciały te czerwone Ferrari. Ale jesteśmy ubrane na czerwono. Jesteśmy, to jest właśnie, taki nasz akcent. Bo bierzecie udział teraz, twoja twarz brzmi znajomo, bardzo trudny program, podziwiam. To znaczy Ama bierze udział w tym programie. Tak. Tak, twoja twarz brzmi znajomo, moja ostatnio coraz mniej brzmi mi znajomo. W każdym razie, nie, taki żarcik, kosmonaucik w przepływie weny chwilowej. W każdym razie, wracając do meritum, tak. Twoja twarz brzmi znajomo, jak najbardziej jest to takie moje dziecięce spełnienie marzeń, ponieważ jest to niesamowicie piękna sytuacja, gdzie mogę wcielić się w 10 przeróżnych postaci. To jest 10 dla mnie takich teatralnych, mogłabym powiedzieć, scenicznych premier. I potwornie trudne wyzwanie, jest to, kochani, naprawdę. Jest to ciężkie wyzwanie, aczkolwiek robię wszystko, co w mojej mocy, żeby finalne wersje były prosto z serca. Kiedy ja odwiedziłam pierwszy odcinek, powiedzcie, kiedy... Podczas programu i sobie tak? Radzi naprawdę świetnie. Jest skupiona, jest zawodowa. Ja to jest, kciuki. Kochani, no. Naprawdę to jest tak potwornie trudna rola, bo to jest naprawdę ten program, to trzeba... To jest wyzwanie ogromne. Tak. To jest oprócz tego, że są próby, są nagrania, są te maski takie nakładane, nie? Tak, na twarz. Mamy jeszcze klejone, trzeba śpiewać, jeszcze wiesz, trzeba no, ja bym jedynie dała radę Britney Spears chyba. Co, rozwinęłabyś się nawet, wiesz. Chyba bym dała radę, tak, ale bo pracowałam wiele lat w dubbingu, więc myślę, że albo Aqua, to bym dała radę. To by było super. Tak, o baby, baby. Świetne. Ja tam wiem, puszczę oczko. Ja nie dziękuję, poza Britney Spears, to przepraszam, jakbym miała Beatę Kozidrak na przykład, to już dziękuję bardzo. Wspaniałe wyzwanie. Tak. A ja na bazarku... Ja parodię robiłam, świetną, jednak się odezwam. Ja na bazarku kupuję rzodkiew. Tak. Dobrze. Nie, po prostu dawno się nie odzywałem, to pomyślałem, że coś powiem. Tak, nie, ale był taki program Kabaret i ja wtedy wystąpiłam w Twoja twarz grzmi znajomo i właśnie coś takiego wykonałam. Ale poważnie, powiedz mi, Aniu, kiedy jest premiera tego pierwszego odcinka? Serdecznie zapraszam przed telewizory. Telewizja Polsat w każdy piątek co tydzień o 20:00 zaczynamy od 5 marca. Super, czyli dalej będziemy zbierać pieniądze dla Nineczki. Tak. Natasza, ty wypuściłaś co? Drugi teraz? Singiel. Drugi singiel, bo pracuję nad moją drugą solową płytą. I no, nagrania już zaczęły się ponad 2 lata temu, bo tak naprawdę ja tego roku, który nam uciekł, który został zamrożony, w ogóle nie liczę. I tak ostatnio nawet tak sobie wspominałam, mówię, Jezus, że to już 2 lata temu. Ale nie żałuję jakby tego czasu, bo to ten czas też mi dał taką możliwość troszeczkę pracy nad tymi piosenkami dodatkowej. Napisałam tekst, moje są kompozycje na tej płycie. Wielki
wielkie szczęście, znalazłam świetnych producentów, Sampler Orchestra. Paweł ze Staszkiem spojrzeli na mnie tak świeżo, jak na muzyka, super, zostawiając wszystko to, co do tej pory zrobiłam. To jest dla mnie też stylistycznie taki dość mocny zakręt muzyczny i bardzo się cieszę na tą muzyczną przygodę. Przed nami już trzeci singiel, już w marcu, i to będzie duet. Och, to... Na razie jeszcze tajemnica malutka, ale pracuję nad tym. A wczoraj damsko-damski zagraliśmy... czy męsko-męski, bo teraz się damsko-damskie pojawiają duety. No dobra, więc... damsko-męski. A dobrze, że dzisiaj jest ta akcja. Cieszę się, że mogłam się wyrwać z Warszawy, bo przyjechałam tu do was po prostu migiem. Cudna to rzeczywiście. Tak. A właśnie, ale wiesz, że wbrew pozorom właśnie dobrze, bo wszyscy się pochowali po domach, wiesz. A my wczoraj zagraliśmy streaming, koncert francuski, prosto z teatru Studio Buffo, więc gdyby to wczoraj było, to kurczę bym nie mogła. A dzięki Amie pomyślałam sobie, a może spędzimy właśnie wspólnie to popołudnie walentynkowe. Słuchajcie, także można wynająć też na godziny hotele, więc żeby sobie z restauracji zamówić jakąś pyszną kolację, więc od razu jest taka przestrzeń do tego. A skąd masz tę wiedzę w ogóle? Skąd tę wiedzę, że na godzinę można hotel? Mówiłam dzisiaj z moim mężem taką kolację, ale u nas w domu po prostu. Ja chciałabym też zwrócić uwagę, że my się telepatycznie z Nataszką porozumiewamy, ponieważ ubrałyśmy się dzisiaj w kolor miłości. To nie było planowane? To nie było planowane. Nie było zupełnie. Także zobaczyłyśmy się. Czy poznałyście już Nineczkę? Tak, zrobiłyście już sobie z nią zdjęcie. Tak? Cudowna i wspieramy bardzo, kochani. Zróbcie wszystko, żeby zebrać te pieniądze, wpłacajcie, zresztą licytacje trwają. Ja przeznaczyłam z mojej strony audiobooka Piotruś Pan, piękna historia, przełożona na język, na płytę, bo tak naprawdę to jest musical, w którym ja debiutowałam jako Tygrysia Lilia, libretto Jeremiego Przybory. Przepiękne, mądre, zabawne i ponadczasowe w reżyserii Janusza Józefowicza. Wielkie, wspaniałe kreacje, Wiktor Zborowski, Edyta Geppert w głównych rolach, pani i pan Darling oraz kapitan Haki. Ja bym tak mogła. Bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego musicalu i jakby tej wersji audiobookowej, bo to są i piosenki, i ja też w roli narratora, już jako dorosła Wendy, z perspektywy jakby minionego czasu opowiadam tę całą historię. Przepiękna bajka dla całej rodziny. To nie jest nawet tylko dla maluszków. Czyli to zostało nagrane jakby niedawno, tak? Tak, to zostało w ogóle wydane i to dzięki właśnie tej pandemii. Właśnie wiesz, że ten czas też taki, otworzył wiesz, nam w głowach tak, coś nowego. Nowe jakieś, wiesz, miejsca i niedokończone projekty, bo jakby muzyka, wiesz, i to wszystko to czekało, to wszystko, bo nigdy nie było na to czasu. Codziennie po dwa spektakle, po 40 parę spektakli miesięcznie, to było cudowne, ale nie było na nic innego czasu. I teraz nagle w tym zamrożeniu znaleźliśmy się, wiesz, dokończmy Piotrusia Pana. Zrealizowaliśmy też spektakl Pola Negri. Na DVD super, będzie można pewnie obejrzeć. I to dało taki dla nas fajny moment, że przeskoczyliśmy też na inną technologię. No i oczywiście wszystkie streamingi online. To jest dla nas nowość. To jest też trudne bardzo. Ale brakuje nam publiczności, ale oczywiście, prawda? Bo jest... praca w teatrze to jest ta magia między nami. To jest tu i teraz, jak teraz rozmawiamy. Ja tęsknię w ogóle nawet od do takich od razu jest inna spotkań. Energia, wiesz, jak się mówi do tego małego ekraniku, to człowiek nie ma tej energii, którą sobie przekazujemy. No, ja mówię, ja jestem zwierzę stadne, prawda? To my też. Wszyscy artyści, słuchajcie. I też miejmy nadzieję, że dobra pasca potrwa, no bo część teatrów się otworzyła i miejmy nadzieję, że to już zostanie, że z powrotem się już nie zamkniemy, tylko że właśnie na razie 50, ale będzie... już 100 będzie procent, tak. Mamy nadzieję. Ja, i słuchajcie, tak, mam dwie sprawy. Czy trzymacie mikrofon, czy co? Nie? Dobra. Ja mogę wam... Chciałam wyjść do moich fanów, bo wiem, że to nie jest dostępne w Polsce, a wiem, że też wychodząc naprzeciw całym moim wspaniałym odbiorcom, słuchajcie, chciałam okładkę Gali Greckiej łącznie ze środkiem całym przekazać na rzecz Nineczki Kropeczki. Tutaj jest mój skromny podpis i życzę serdeczności wszystkim, także zostawiam. Myślę, że cena wywoławcza jest... 10 złotych i Nie, to nie powiedziała. Nie powiedziała. Od poniżej 100 złotych nie. Tym bardziej, że Grecja jest w strefie euro. Grecja jest, no oczywiście, że tak, więc...
Proszę nie. Państwa, w takim razie cała wywoławcza 100 zł. Mam nadzieję, że dojdzie do ceny z większą ilością zer. Także naprawdę zachęcam i będzie mi niezwykle przyjemnie. A kolejna kwestia to jest autorstwo plakat Margules Nieobecność, który tutaj w Centrum Kultury miał swoją premierę podczas międzynarodowego konfrontacji teatralnej. Stopy po prostu. Festiwalu Konfrontacje Teatralne. Matylda Damięcka jest autorką wspaniałej tutaj grafiki. Plakatów jest sztuk 3. Chciałabym też nadmienić, że wracamy w kwietniu z Margules Nieobecność. Będziemy grać i zachęcam serdecznie, ponieważ ten plakat jest unikatowy. Zostało tylko 3, także... Cena wywoławcza? Szczerze powiedziawszy, no to w takim razie, skoro i gala jest 100, to tutaj też w takim razie, proszę A Państwa... A czy będzie autograf na tym? Oczywiście. Poprosimy. Oczywiście, bardzo proszę. Oczywiście, że tak, będzie mi niezwykle przyjemnie, także cena wywoławcza również jest... 100 złotych. 100 zł wskakuje na naszego Facebooka. Sztuk 3, proszę Państwa. Sztuk puku. Także słuchajcie, no licytujemy, tak. I ciebie widzimy w Lublinie, wracasz do nas w kwietniu na deski tego teatru. Tego teatru, tak, scena in vitro, jak najbardziej, Centrum Kultury, także nie tylko ja i wspaniały Jarek Tomica i nasi młodzi koledzy, aktorzy. I można Łukasz cię zobaczyć na żywo. Tak, będzie nasz można zobaczyć. Nasz reżyser, pozdrawiamy cię, Łukaszu. I to ze swoją twarzą, prawda? Nie, z moją twarzą, tak. Która, swoją osobistą. Która będzie brzmiała znajomo. Tak. I liczymy na to, że Natasza też do nas będzie przyjeżdżała po prostu na kawę do Lublina. Zapraszamy też Janusza Józefowicza, który jest związany z Lublinem, no oczywiście. No tak, że on tu do liceum chodził. Do tego samego, co ja nawet. Tak, tu wspomina w ogóle, słuchaj, te czasy z rozrzewnieniem. Ostatnio nawet słuchałam, jak opowiadał. No, no to widzisz, ja poznaję Lublin, a może Łukasz, Boże Święty, bo teraz świat mówimy... jest mały, nie? Że tak. To po prostu nagle się spotykamy, okazuje, że każdy z nas coś ma wspólnego z Lublinem. Energia, dobra energia po prostu łączy. Dobra energia wraca i trzeba się nią dzielić. Czy też. Wy dzisiaj pracujecie? Dzisiaj, Nataszka dzisiaj ma koncert walentynkowy, także też serdecznie zapraszamy. Tak, o 16:00 będzie specjalny koncert walentynkowy z moją walentynką, z moim mężem, zarejestrowany w naszym domu w Emilinie. I o 16:00 startujemy na YouTubie, na kanale Nasze Bielany. Także serdecznie zapraszam. Ojejku, super, to dzisiaj się naprawdę dużo dzieje. Przytulcie się do siebie i się zrelaksujcie. I oglądamy walentynkowy koncert. Ja się ośmieszam w kanale Plus, w kanale Sport. Sport. Też wieczorem dzisiaj. A ty zaraz po mnie. W studio Turbo Kozaka, więc... zapraszam. Nie będę śpiewał walentynkowych piosenek. A ja młody junak, więc dzisiaj wszyscy występujemy. Poopowiadaliśmy o sukcesach zawodowych, ale pamiętajcie Państwo, że zbieramy pieniądze na leczenie Niny Słupskiej. Nasz program właśnie po to jest. Oprócz tego, że można się z niego dowiedzieć, że gala po grecku to też gala. Wpłacajcie pieniążki, pomagajcie, wspaniałe gwiazdy były z nami. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że przyjechałyście. Zaraz będziemy sobie robić zdjęcia i z tymi balonami, które Beta przyniosła. Co mam? Kubki. Mam kubki. Wróżka jest cały czas. Z nami jest nasza lubelska wróżka, która po prostu mówi, co mamy robić, bo to jest nasz pierwszy raz, dziewczyny, kubeczki. Bardzo piękne. Nineczka, kropeczka. Mam takiego znajomego, słuchajcie, który zawsze mówi, bez kawy dzień kulawy, także ten kubek Nineczka, kropeczka będzie też mi towarzyszył codziennie, pijąc właśnie kawę. Ja kawy nie piję dzisiaj od 9:00, przepraszam, ale... bo to jest nasz pierwszy raz, widzisz, twoja twarz brzmi znajomo, a my tutaj pytanie na śniadanie lub też Dzień Dobry TVN. Mamy takie Nineczka TV. Nineczka TV. I będziemy to robić regularnie, więc będziecie wskakiwać na naszą kanał. Dyrektor telewizji śniadaniowej na pewno musi to oglądać, czyli zobaczyć, jak to się powinno robić. Więc zobaczcie, jak to się robi. Są gwiazdy, nie ma kuchni, ale wszystko przed nami. Bardzo wam dziękujemy. Mamy najlepsze gwiazdy po prostu ever. Gratulacje, dziewczyny, trzymamy kciuki, kibicujemy. Koncert Nataszy, Natasza wydaje płytę. Ania, Mania... Ama.
Ama, my powiemy, my że my powiemy, coś knujemy? Powiemy. My coś z tak. Amą wspólnie knujemy. Wspólnie knujemy, zaczynamy w drugiej połowie marca, jeszcze przez trochę kwietnia, ale powiemy, że będziemy, ja że będziemy teatralno-telewizyjne niebawem. Tak. Tak. Co, z tego, co z tego wyjdzie, to jeszcze się okaże. Miasto, my ale też my nas spojera. My też coś knujemy, ale nie możemy powiedzieć na razie. Jeszcze nic o tym nie wiemy, jeszcze ale nic nie wiemy. Nie, bo myśmy się z Amą spotkały po prostu. Po prostu zupełnie przypadkiem na kawie wieczorowej drinku w sierpniu? No dobrze, w sierpniu, tak, w sierpniu, tamtego roku, tak. I spojrzałyśmy sobie w oczy i powiedzieliśmy, a dlaczego nie? Nie, dziewczyny z Lublina. Więc ja jestem zwana bestią ze wschodu. Patrzcie, Nineczka przyszła do nas, chodźcie do nas. Chodźcie do nas. To koniec jest programu, prawie czy jeszcze koniec, kogoś prawie koniec. Zaprosimy, bo jeszcze... Nie, możecie zostać z nami na kanapie, z nami. Bo teraz będzie specjalny wykon. Zapraszamy Ninę z tatą. Tak. A gdzie chcecie, tak. Proszę mikrofony, bardzo. Mikrofony potrzebujemy. A my teraz mamy niespodziankę. Tego początkowo nie było w scenariuszu, ale w związku z tym, że rodzice promują swoje dzieci i zabierają je do różnych telewizji, nie inaczej jest w naszym programie. Oczywiście. Bo teraz proszę dwoje bardzo. dwie utalentowane młode osoby, które już gościły tu nas na kanapie, zapragnęły razem z Łukaszem i Jemiołą wykonać piosenkę specjalną. Po francusku to brzmi Champs-Élysées. A po polsku Champs-Élysées. Champs-Élysées. Zapraszam. Champs-Élysées. O, premiera. J'en baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'en avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, assieds-toi et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, pa 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 pa. Oh, Champs-Élysées, pa 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 pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Oh, Champs-Élysées, tu m'as dit, je voulais vous. En zo sous son, elle est fou, qui vive la guitare à la main, juste pas en un temps. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Il en a même pas pensé, on s'embrassait. Oh, Champs-Élysées, ba, 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 ba. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, ba, la, ba, ta, ba. Oh, la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Szanowni Państwo, to nie było planowane, tego nie było w scenariuszu. Łukasz, Jemioła i nasi artyści, ale to jeszcze nie jest koniec. Kasiu, zapraszam Cię do mnie, bo teraz na finał nadeszła wiekopomna chwila. Nadejszła jest nasz hicior, będziemy mogli... proszę Państwa. Pomysł, wykonawca, ja wymyśliłam. Będzie to większy hicior niż We Are The World. Tak. Proszę bardzo. Łukasz Jemioła napisał, skomponował. A my spróbujemy zrobić, ja się tego boję, bo nie to zepsuć jest, tej piosenki. Tak. To jest specjalna nie. piosenka dla Niny i zapraszamy naszych wszystkich artystów, którzy jeszcze są z nami w Centrum Kultury do tego, żeby dołączyli do nas. Piosenka jest skoczna. Beta, Rafał, chodźcie. Można proste słowa pa-pa-pa-pa-ra-pa. Spontanicznie wymyślimy sobie jakiś układ i będzie fajnie. Tak, układ taneczny. Co by się nie działo, pamiętajcie od prawej. Wszystko i zapraszamy prawej. Oczywiście Ninkę Jezu. Tutaj do nas, główną chodź, bohaterkę kochana, naszego dzisiejszego ciocia, dnia. Ciocia tu jest, będziemy śpiewać, bo Nineczka zaśpiewała też tej piosence. Chodźcie, chodźcie. Proszę bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy, to była transmisja na żywo. Co złego, to nie my. Zamierzamy być tu regularnie, no i wszedł on i wszystko popsuł. No i to taka jest historia, no i dziękujemy bardzo. Piosenka na finał. Jestem z Lublina, oto jest moja historia. Zaczynam bez długich wstępów, bo czas mnie goni. Jeśli masz taką kropkę na dłoni, to jesteś w mojej armii żołnierzem i walczysz.
walczysz o lepsze jutro, w to wierzę. Wierzę, że dobrej woli jest więcej, więc maluj tę kropkę i już w górę ręce. S jak serce szczero złote, M jak małych gestów moc, a to aż milionów osiem. Teraz twój ruch, teraz twój głos. I papara pa 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 pa. Gum albo soku kartonik, gryzek hot doga, łyczek napoju. Płać jeden złoty i ruszaj do boju. Za jeden złoty jesteś ze złota. Sam powiedz, czy to nie jest dobra robota. Tych złotych ludzi i ich bilonów potrzeba nam tylko 8 milionów. S jak serce szczero złote, M jak mały gestów moc, a to aż milionów 8. Teraz twój ruch, teraz twój głos. Teraz twój ruch, teraz twój głos. Teraz twój ruch, teraz twój głos. Papara pa 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 pa. Papara pa pa pa. Dziękujemy bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do tego, żeby wpłacać. To jest Nina, ona jest z Lublina. Ona jest z Lublina. I walczymy o to, żeby wróciła do zdrowia. Pamiętajcie, każdy może pomóc, każdy grosz się liczy. Grosz się liczy. Kasiu, wiem, że chciałaś słowo końcowe jakieś powiedzieć. Ja chciałam Tobie podziękować, że daliśmy radę. Dziękuję całej obsłudze. Wszyscy tutaj z nami od wczoraj walczą, więc bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję, kochani, że przyjechaliście do nas z Warszawy. I ci, co wszyscy doszli do nas z Lublina, przedzierali się przez śniegi. Nineczka, to jest nasz główny cel, więc pomagamy. Dziękujemy Wam bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Następny event 28. Poduszkowe MMA, więc zapraszamy. O, Rafał, to coś dla ciebie. MMA? Pa! Ja chciałem powiedzieć, że prawdziwym sztukmistrzem z Lublina jest Katarzyna Bujakiewicz. Zwana bestią ze wschodu od niedawna.